Doskonały, bezglutenowy zamiennik ryżu, kasz i makaronów, ale w przeciwieństwie do nich zawiera jeszcze pełnowartościowe białko. O czym mowa? O komosie ryżowej. W komosie ryżowej zakochałam się wiele lat temu podczas mojej podróży do Ameryki Południowej. Potem żałowałam, że nie jest dostępna w Polsce albo że trudno ją kupić. Teraz kupicie ją bez problemu. Spójrzcie, ona ma trzy kolory, bo ta jest właśnie trójkolorowa. Uwielbiam ją, jej gotowanie jest banalnie proste, podobnie jak ryżu. Po 15 minutach mniej więcej jest gotowa. Ważne, żebyście uzyskali efekt tak zwanej sprężynki. Spójrz tutaj. Sprężynki wychodzą z pojedynczych ziaren. I to jest właśnie dobra oznaka. To jest oznaka, że komosa jest dobrze ugotowana. Ja lubię ją jeść już tak, ale będzie jeszcze lepsza w zupełnie odległej wersji, bo zrobię z tej komosy sałatkę azjatycką. Czyli nieźle dzisiaj namieszam. Zabieram się do pracy. Przede wszystkim komosa. Dodam do niej, żebyście się tak strasznie nie bali, że są takie bardzo ekskluzywne i odległe produkty, to dodam naszą polską marchewkę. Jak mówiliśmy o prostych składnikach, to niech tutaj dojdzie jeszcze czerwona cebula. Żeby było fajnie i zielono i lekko, to weźmiemy sobie jeszcze kapustę. Kilka liści, drobno je poszatkujemy. Możecie też użyć kapusty pekińskiej. Zaczyna nam się już w tej misce robić fajnie i kolorowo, spójrz. A ja dodam jeszcze jednego koloru, który absolutnie uwielbiam. Mamy tutaj granat, orzeszki ziemne. I teraz sos. I to ciekawe, interesujące, może was zainteresuje, na bazie masła orzechowego. Do tego masła dodajemy sos sojowy, odrobinę soku z limonki, papryczka chili. Mamy taką dużą i mamy taką małą. I co teraz wybrać? Mało. Mówią, wybierz małą. A dlaczego, a dlaczego, a dlaczego? Bo bardziej ostra. Oni mówią, że bardziej ostra. I słuchajcie, oni mają rację. Pada. Więc dzisiaj używamy małej, bo chcemy trochę ostrości. Co w papryczce jest najbardziej ostre? Ziarenka. Ziarenka, ziarenka, mówią pestki. Więc ja je dzisiaj dodam, bo oni będą jeść tą sałatkę. Ale gdybym przygotowywała tą sałatkę dla moich domowników, to najprawdopodobniej tych pestek bym się pozbyła. I teraz jeszcze co? Imbir. Słuchajcie, to jest imbir nieobrany, to jest obrany, ale tak naprawdę to ja przeważnie jego nie obieram. Kroimy cienko. Ja lubię dużo imbiru. Widzę jeszcze miód. Miód fajnie dogaduje się z ostrością i bardzo fajnie dogaduje się z kwasem i jeszcze lepiej z solą. Tak, byłoby super, jakbym dodała trochę miodu. I tak sobie teraz myślicie, co ona wymyśla, czy ten sos będzie dobry? No słuchajcie, jak mi nie wierzycie, to po prostu go zróbcie w domu. Teraz to trzeba wszystko wymieszać. O! Dobry. To wszystko mieszamy i jemy. A dobra. Więc słuchajcie, żebym tak tego nie jadła dosyć łapczywie z miski. To przełożę na talerz. Dodam jeszcze troszkę tego granatu. Dużo, dużo kolendry, bo uwielbiam. I dodam jeszcze coś, co mogło wylądować w sosie, ale tam się nie znalazło, więc możecie to dodać teraz. Olej sezamowy. Tylko nie za dużo, on ma bardzo intensywny smak i zapach. I jeszcze coś. Małe, niepozorne, czarne i bardzo zdrowe. Czarnuszka. Naturalny antybiotyk. Sałatka gotowa, ja się zabieram za jedzenie, was namawiam do wykorzystania tego przepisu. Naprawdę jest dobry, naprawdę jest prosty. Namawiam również do wykorzystania i wypróbowania innych moich przepisów z użyciem superfoodów. Dziękuję, smacznego. Dobra. Bardzo prosto można go po prostu, prosto. Możecie, No tak, niech was... Do tego masła dodajemy po prostu sos sojowy. Ładnie to wyszło przed kamerą, tak? Ładnie? Bo mogę jeszcze rzucić. Chcesz, żebym jeszcze rzuciła?